life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so. Hej, hej, dzień dobry dziewczyny i chłopaki. Która minka dzisiaj? Którą wybieracie? No ja zdecydowanie dzisiaj jestem na tę minkę nakierowana, ale bywają dni, że mam też taką minkę. Więc tutaj moi zwolennicy i przeciwnicy, kogo jest więcej? Wiecie co, dziewczyny i chłopaki? To są gąbki, które kiedyś dostałam od mojej Joli. One były w 3-paku. Jedną wykorzystałam, bo skończyły mi się, no i musiałam wziąć, ale tak ich szkodowałam, bo to był prezent. Tutaj jak się sprowadziłam, to Jola mi zrobiła taki fajny prezent, to był taki zbiór rzeczy potrzebnych, tam był nawet płyn do podłóg, uwielbiam takie prezenty, wszystko co mi się przydało, żadnych durnostojek, pierdoletek, wiecie tam jakichś, nie wiem, wazoników, rzeczy, które tak naprawdę, no, ja uważam, że każdy sobie takie rzeczy powinien kupować sam, chyba że ktoś wie, że to nam się podoba, chcemy to, no to wtedy jest okej, ale ja się staram wystrzegać takiego kupowania komuś pierdół, które później tak naprawdę zalegają nam tylko w domu. No chyba, że ktoś lubi taki, jest taki zbieracz i on lubi takie rzeczy, no to co innego. Ale gąbki są absolutnie cudowne, no i trzeba będzie z nich korzystać, bo to kurde, wiecie, bez sensu, nie? Czekajcie, bo ja tu mam takie dzisiaj rękawki, że one mi się poodwijały i będą brzydko wyglądały. No widzicie, ja nawet na to nie zwróciłam uwagi wcześniej. Ale to tak jest. Dobrze. Więc słuchajcie, dzisiaj będzie wykład o gąbkach, dlatego że wyciągając te gąbki, wyciągnęła mi się jeszcze ta. I potem wyciągnęła mi się jeszcze jedna, a potem jeszcze jedna. I stwierdziłam, że kurczę, normalnie takiego tematu nikt nie podjął na YouTubie, ja muszę być pierwsza. Jeżeli znacie jakiś kanał, gdzie był wykład o gąbkach do mycia garów, to dajcie koniecznie znać. Ta jest bardzo fajna, ona jest szorstka. Nie, dobra, ja sobie robię, ale słuchajcie, mam tu po prostu tyle gąbek, nie? Ta jest w ogóle nowością z Ikei i muszę Wam powiedzieć, że ona jest takim materiałowym druciakiem. Jest bardzo, bardzo ostra i szorstka i fajnie się rozprawia z czymś przypalonym. Ta jest do teflonu, ale ostatnio właśnie wczoraj zrobiłam sobie też zakup i kupiłam tę gąbkę, ten druciak, nie tę gąbkę. Ja muszę mieć takiego druciaka, na stanie, bo jak coś jest trudne do wyszorowania, to bez takiego druciaka... Ni hu hu. Te niby mają to ostre, ale to jest, wiecie, takie. No, także gąbek mam, zobaczcie ile. Gdyby ktoś potrzebował, służę, mogę pożyczyć taką sraką owaką, tylko tych odjolki nie dam, bo to mówię, to jest... No, to jest po prostu coś szczególnego. Zrobiłam sobie kawę, bo ja dzisiaj wcześniej wstałam. I kawałek daleko pojechałam, a wiecie co, ja jak jadę rano, to się obawiam, że zaraz będę miała chorobę lokomocyjną, ale jakoś mi się tak dobrze jechało. Po drodze też wypiłam sobie przepyszną kawę na stacji i załatwiłam, co miałam załatwić. Czekałam na ten wyjazd już bardzo, bardzo długo i nie mogłam się go doczekać. I słuchajcie, już proszę bardzo, już byłam, już zrobiłam i wróciłam. I tak to jest właśnie, jak ja lubię na coś czekać, to jest tak przyjemne. Tak wiecie, czekam, nie mogę się doczekać. I to jest takie, że już nie mogę się doczekać, ale wolę czekać, niż przychodzi ten dzień, nagle to się dzieje, to jest tak. I zawsze mam taki zawód, że już tego nie ma, nie czekam na to. Wiecie o co chodzi. To czekanie niby jest męczące, ale jednak jest takie bardzo przyjemne. Mogłabym to do czegoś przyrównać, ale nie chcę tutaj na kanale o tym mówić.
Słuchajcie, mam ostatnio sporo pytań na temat mojej pracy, ale na temat dlaczego ja poszłam do pracy i co się takiego wydarzyło, że poszłam do pracy. Słuchajcie, no ludzie idą do pracy z różnych powodów, tak? Bo nie wiem, nie chcą siedzieć w domu, bo potrzebują pieniędzy, albo jest to ich pasja, albo wszystkie te rzeczy naraz. Ale są też tacy ludzie jak ja i idą do pracy z przypadku. Przysięgam. Siedziałam sobie kiedyś i słuchałam Radia Elka i tam była taka audycja, tam jest często taka audycja w ciągu dnia, że ktoś oferuje coś do sprzedania, podaje numer telefonu i można sobie dzwonić, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to kupić. I tak sobie słuchałam i tam padła oferta pracy. I u nich na zakładce w Radiu Elka w internecie jest coś takiego, że można znaleźć oferty pracy. Ale ja, tak siedząc przed laptopem, pomyślałam, a zobaczę ogólnie tak na oferty pracy w Lesznie. I kliknęłam sobie na OLX. I słuchajcie, ta oferta pracy wyskoczyła jako pierwsza. I tak myślałam, wiecie, to był taki jakiś impuls, nie wiem, to jakby ktoś za mnie zdecydował. Myślałam, a odpowiem na tę ofertę. I to zrobiłam. To była jakaś tam godzina. I w ciągu 40 minut zadzwonił do mnie telefon. Najlepsze jest to, że ja nigdy nie odbieram, że jak ktoś do mnie dzwoni, to odbieram. Ale nie lubię odbierać obcych telefonów, bo zazwyczaj są to ci naciągacze, wiecie, a to sro. I ja za pierwszym razem nigdy nie odbieram takiego telefonu. Jeżeli zadzwoni kolejny raz, no to już mówię, dobra, okej, no nie, wiadomo. I ja ten telefon odebrałam, a po drugiej stronie usłyszałam szefa mego, który powiedział, że to dzwoni. Z tego i z tego miejsca. I słuchajcie, umówiłam się z nim na spotkanie, pomyślałam, a pójdę, zobaczę, wiecie, jak to jest, nie? Pogadam sobie, co on oferuje i tak dalej. Zresztą mniej więcej wiedziałam, co oferuje. No i poszłam, ale taka... Nie taka, wiecie, że to kurczę, żeby mi tylko dał tę pracę. No i pogadałam z nim i w sumie na tej rozmowie wyszło, że umówiliśmy się na taki dzień próbny. I też poszłam, taka zaciekawiona. I będę z Wami szczera, że jak poszłam na ten dzień próbny, to tam, wiecie, było tyle informacji, to tu. I w ogóle, jak zobaczyłam, ile tam jest, jak ta praca wygląda, że wydawało mi się, że tej pracy jest dużo, że to wiecie, tak wiele godzin. Pomyślałam, dobra, spoko, jutro tutaj mnie już nie będzie, co nie? Ale przyszłam do domu i pomyślałam, ale dlaczego ma mnie nie być? Idź jeszcze, czemu się tak od razu poddajesz? Idź, spróbuj. I poszłam dzień kolejny i potem postanowiłam, że po prostu zostaję. Także słuchajcie, nie mam takiego powodu, który by... znaczy, ja myślę, że jest jakiś powód, że coś się musiało wydarzyć gdzieś tam, że ja to zrobiłam tak nagle. Wiecie, akurat tego dnia weszłam sobie sprawdzić oferty pracy. Ale to nie było tak, że siedziałam codziennie czy tam raz w tygodniu i szukałam, przeglądałam. To był, przysięgam, pierwszy raz, przypadek zupełny, po prostu tak się ten los poukładał. Chociaż wiecie, ja zawsze jak mówię, że przypadek, to od razu mam taki zgrzyt, takie, słyszę takie, Anka, co ty pieprzysz? Jaki przypadek, dziewczyno, przypadków nie ma. No, także przypadków nie ma. I taka jest odpowiedź na to właśnie pytanie. Ale jest jeszcze dużo zarzutów, bo to już nie są pytania, to są zarzuty o Brunka. Gdzie jest Brunek i dlaczego ja Brunek... Znaczy, wiecie, gdzie jest Brunek, rozumiem, ludzie są ciekawi. Ale dlaczego ja oddałam Brunka? To jest jeszcze pytanie, ale jak już ktoś pisze, że oddała Brunka, czy oddali Brunka, Brunek został oddany, to ja się zastanawiam, czy w ogóle jest sens odpowiadać na jakiekolwiek pytania, bo jak ja teraz cokolwiek powiem, to ludzie i tak mają już swoją historię, ludzie i tak już, wiecie, mają wymyślone, już i przecież siedzi i kłamie. Ja Was teraz zaskoczę i to będzie taka... bierzcie to po prostu jako taką wielką przenośnię, to jeszcze raz powtórzę, przenośnia, to może być prawda, ale nie musi być prawda. I czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, to pewnie każdy sobie sam w głowie poukłada, bo naprawdę ja już nie wiem sama czasem, co jest prawdą, a czy moja prawda, czy Wasza prawda, tych oczywiście osób, które wymyślają różne historie na temat różnych youtuberów, nie tylko na temat mój. No ale tak, Brunek został oddany, jest gdzieś, nie wiem, w świecie. Skąd ta osoba to wie? No, nawet zapytałam, czy może podać, nie wiem, adres, miejsce zamieszkania teraz Brunka, żeby uwiarygodnić ten swój wpis. No ale niestety nic takiego się nie stało. Więc słuchajcie, jak można pisać takie bzdury, że ktoś oddał psa i że to jest okropne, że wiecie, i to jest jeszcze taka cała historia tworzona,
Więc mnie się naprawdę odechciewa czasem o czymś opowiadać. W ostatnich latach totalnie to ukróciłam i tak jak Wam mówię, no nie opowiadam o moim życiu tak bardzo prywatnym, więc też nie wyskoczyłam tutaj z gruszki i nie powiedziałam, słuchajcie, jutro idę do pracy. Tylko tak jakoś, nie wiem, no sami niektórzy to wywnioskowali. Wiele rzeczy się dzieje w moim życiu prywatnym, o których nikt nie wie, ale najgorsze jest to, że ludzie wymyślają takie głupie swoje teorie spiskowe. I wiecie, ja Wam mogę teraz powiedzieć na przykład taką historię, że Brunek mieszka z Igorem, a Igor mieszka z dziewczyną. I może nawet będę babcią niedługo. I wiecie co? Ja mogę naprawdę powiedzieć przeróżne rzeczy. I czy tym ludziom to wystarczy, jeżeli to będzie na tyle takie, wiecie, szokujące, że powiedzą, o, i to jest prawda. Ale jeśli powiem, że Brunek jest cały czas w domu, no to no nieprawda, bo Brunka nie pokazuje. Ale słuchajcie, mojego syna też nie pokazuje. Czy ktoś go widział ostatnio? No nie. I dlaczego nie ma pytań, czy on nie jest, nie wiem, w domu dziecka? No bo w oknie życia to już chyba nie bardzo. No wiecie, po prostu skąd biorą się te teorie spiskowe? Czy wszyscy muszą po prostu być takimi ludźmi, że nie wiem, wszyscy się godzą na takie życie, że na przykład, nie wiem, ja jestem najważniejsza, więc teraz mój pies jest mi niepotrzebny, no to ja go wyrzucam z domu, nie wiem, pojechałam go, przywiązałam do drzewa. Słuchajcie, to jest po prostu niewiarygodne. I potem się dziwimy, że na świecie jest tak czy srak. I słuchajcie, nie przyjmuję do siebie takich argumentów, bo nie odpowiadasz na te pytania, bo ja nie muszę na takie pytania odpowiadać w komentarzach, gdzie część komentarzy jest zwykła, normalna, pytająca, a część jest już zarzucająca mi coś okrutnego, więc ja wolę odpowiadać na takie pytania, jeżeli mam ochotę oczywiście, bo nikt nie może mnie zmusić do odpowiadania na jakiekolwiek pytanie tutaj, bo to jest mój kanał, ja tu nie muszę pokazywać Brunka, tu nie muszę pokazywać, nie wiem, okolicy, czy co gotuję. Ja pokazuję to, co w danym dniu, na to, na co mam ochotę. I wiecie co? Myślę, że każdy z nas robi to samo. Nie musi być youtuberem, żeby na przykład, nie wiem, przed sąsiadem nie chwalić się tym czy tamtym. Także słuchajcie, po prostu czasami trzeba się naprawdę zastanowić, co się pisze, bo są ludzie, którzy łykają wszystko, przeczytają cokolwiek i po prostu w to wierzą. I ja nawet powiem więcej. Jeżeli ktoś pisze takie rzeczy w internecie, to ja Wam powiem, że ja, jakbym się uparła, to mogę tego kogoś pozwać. Z cywilnego po prostu, bo ten ktoś mnie oczernia. Ten ktoś pisze o mnie takie rzeczy i psuje mi opinię. Także naprawdę, dziewczyny, zastanówmy się czasami, co robimy, bo tutaj nikt nie jest, wiecie, nikt nie jest bezkarny. I to nie jest tak, że w internecie można o kimś napisać wszystko. Oczywiście, mamy takie prawo, jakie mamy, nikomu się nie chce tych pozwów robić, bo to kosztuje, to trzeba, wiecie, wziąć adwokata i tak dalej. Ale kiedyś ktoś to zrobi i naprawdę ktoś bardzo mocno odczuje tego skutki. No ale widzicie, tak to jest, że niektórym po prostu sprawia przyjemność oczernianie drugiego człowieka. A jak już się go nie lubi, to już zupełnie. Wiecie, nie ma już hamulców. Wtedy jedziemy bez trzymanki. Ja w ostatnim czasie bardzo mocno się przejechałam na różnych osobach. Ale wiecie co? Jakoś nie mam czegoś takiego, że o Boże i znowu i żałuję. Nie, ja po prostu w takim momencie się zawsze cieszę, że to jest kolejny raz, Anka, kiedy znowu pozwoliłaś sobie za daleko wejść w relacje z jakimiś ludźmi. Za daleko zaszłaś bez właśnie włączonego hamulca i teraz możesz mieć tylko pretensje do siebie. I myślę, że tak będę miała jeszcze parę razy, bo ja się opornie uczę niektórych rzeczy, ale w końcu przyjdzie taki czas, że nie będę już popełniała tych samych błędów. I tak to właśnie jest, że w życiu popełniamy dotąd błąd, nawet ten sam kilka razy, dopóki się nie nauczymy. Jak się nauczymy jeździć na rowerze, to już się nie przewracamy. A ile czasu czasem schodzi, żeby tę sztukę opanować?
No więc dziewczyny, chłopaki, co ja wam jeszcze powiem? Kawa już prawie wypita. Ja dzisiaj byłam na lodach, słuchajcie, byłam na lodach i była taka kolejka. Kto jest z okolic moich, to wie, że w Rydzynie są pyszne lody. Lody włoskie w Rydzynie są przeogromne. Wczoraj wam robiłam przebitkę i stałam tam dzisiaj z 30 minut i stania zostało jeszcze, no nie przesadzam, na godzinę. Była tak ogromna kolejka, a szło tak powoli, nie wiem, są dwie panie, ale 10 minut schodzi, zanim odejdą 2-3 osoby od okienka. Jak to się dzieje, nie mam pojęcia, czy tam ta maszyna tak wolno chodzi. Więc po tych 30 minutach stwierdziłam, pierdzielę to. Nie, no nie będę tu stała i pojechałam do Leszna, też mamy lody włoskie i słuchajcie, ta sama cena. 7,50 za średniego loda, ten wczorajszy to był średni na zdjęciu. No i wzięłam średniego i słuchajcie, to był przez pół, lód przez pół, także Leszno ma droższe lody. No, ale pyszny był, bo był dzisiaj czekoladowo-śmietankowy, ja uwielbiam. Więc dziewczyny i chłopaki, ja już dzisiaj nic nie jem, na kolację zrobię tylko, o tam w misce są szparagi, zrobię dzisiaj z sosem holenderskim, bo na takie mam ochotę, to są te białe. Złożę dla was film, idę odpoczywać, bo teraz przez 2 dni będzie mnie czekała robota. No ale dobrze, wiecie, chociaż dobrze, niedobrze, bo czas tak teraz mi zapieprza, że już za chwilę będzie koniec kwietnia, a ja byłam w szoku, jak się skończył marzec, nie? Także żeby nadrobić trochę dzisiejszą niedzielę, to każdy dzień zaczynam od wdzięczności. Wraz z nią pojawia się radość. Tam, gdzie jest wdzięczność i radość, jest też nadzieja. No i to jest piękne. No i właśnie, jeszcze akceptacja. No i ogólnie same pozytywne uczucia, bo jak my się sami pozytywnie nastawiamy, to i ten dzień jest taki pozytywny, a wiecie, jak się człowiek nastawi, że będzie beznadziejnie, to będzie beznadziejnie. Niektórzy mówią, że lepiej się miło rozczarować, ale ja tej zasady nie stosuję. Więc dziewczyny i chłopaki, życzę wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.